Blackout? To nie zespół heavy metalowy. To zjawisko polegające na przerwach w dostawie energii elektrycznej. Nasze codzienne funkcjonowanie uzależnione jest od energii elektrycznej. Urządzenia domowe, pompy wody czy urządzenia grzewcze wymagają zasilania prądem elektrycznym. Przygotuj zapas wody i żywności, której nie trzeba przetrzymywać w lodówce. Zadbaj także o pełny bak paliwa w Twoim samochodzie, ponieważ wykorzystując ładowarkę można doładować telefon lub nawet podłączyć przenośną turystyczną lodówkę. Czy wiesz o tym, że ciało człowieka składa się w 70% z wody? Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizmu. Tylko 15% odwodnienie może zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu. Przyjmuje się, że dorosła osoba powinna spożywać około 2 litrów wody dziennie. Biorąc pod uwagę wysokie temperatury lub zwiększoną aktywność fizyczną, wartość ta może wzrosnąć nawet do 5, a nawet 6 litrów wody. Zapamiętaj, że nasz organizm nie jest w stanie magazynować wody, dlatego bardzo ważnym jest, aby dostarczać wodę w małych ilościach, nawet jeżeli nie czujesz pragnienia. Zadbaj o zapas wody pitnej dla siebie i Twoich bliskich na minimum 72 godziny. W procesie przygotowań do sytuacji kryzysowych powinni uczestniczyć wszyscy domownicy.